Stawiam panu zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Pranie brudnych pieniędzy. W filmie Ryszarda Bugajskiego Układ zamknięty gram postać, która się nazywa Marek Stawski. Jest to jeden z trzech właścicieli, współwłaścicieli prężnie działającej firmy. Ludzie, którzy są przy władzy, postanawiają przejąć ten interes. Jakie prokuratura ma dowody, że dawali czy przyjmowali łapówki? Mamy coś na sumieniu? Telefony są na podsłuchu, CBA, węszy wszędzie. Naszymi filmowymi przeciwnikami są ludzie, którzy działają w imieniu prawa, a tak naprawdę to zachowują się gorzej niż zwykli bandyci. No. Przerażające jest to, że jest to układ typowo mafijny, to znaczy taki zwykły, szary obywatel nie ma żadnych praw, nie ma żadnych możliwości, żeby się temu przeciwstawić. Wyłania się bardzo przerażający obraz tego, że ta Polska tak naprawdę niewiele się różni w takim postrzeganiu od, nie wiem, Białorusi. Pani brat został oskarżony o poważne przestępstwa. Przecież pan doskonale wie, że to nie jest prawda. Jednak podejrzewam, że bardzo trudno to będzie udowodnić. Janusz Gajos to jest aktor z absolutnie najwyższej półki światowej i miał tego pecha, że urodził się w tym kraju, a nie po drugiej stronie Wielkiej Wody. Al Pacino, Robert De Niro, Janusz Gajos, ja to wymieniam jak jednym tchem, tak? Jako dla mnie są to równorzędni i aktorzy. A to, co zrobił w tym filmie, to ja wszystkich państwa zapraszam do kina, bo to nie ma co o tym gadać, to trzeba zobaczyć. Przedstawić, kim pan w ogóle jest. Cześć, nazywam się Przemek Sadowski. Zapraszam wszystkich na film Układ zamknięty. Zdaje się, że odwaliliśmy kawał niezłej roboty.